Мне нравится работать. Lubię pracować z ludźmi. Ja nie pracuję z informacją. Nie pracuję z informacją jako trener. Interesujący i ważny jest dla mnie każdy człowiek, który przychodzi. Zawsze duży smutek wywołuje we mnie obserwacja, że ludzie żyją w bardzo ograniczonym świecie. Walcząc o przetrwanie, walcząc z tym światem, po prostu rozwiązując problemy. Ludzkie życie nie jest przeznaczone do tych celów. Życie człowieka jest po to, żeby rozwinąć cały swój potencjał, zrobić coś prawdziwego w tym świecie, zrealizować swoje powołanie. Jestem natchniony tym poszukiwaniem. Lubię stwarzać atmosferę i warunki, w których każdy człowiek ma możliwość osiągnąć bardzo duży postęp, pokonać ograniczenia, które przeszkadzają mu w tym życiu. To jest moja inspiracja. Powiem, że w tym szkoleniu są zebrane trzy podstawowe zasady ludzkiego życia. Jako badacz byłem bardzo zainteresowany odkrywaniem i rozpracowywaniem tych zasad. Zasada pierwsza. Kontakt z samym sobą. Co przeszkadza w tym kontakcie? Przeszkadzają różne odgrywane typowe role, negatywne przeżycia, kompleksy, które posiada każdy człowiek, wewnętrzne bariery. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest tworzymy warunki, żeby człowiek mógł uwolnić się od tych ograniczeń, poczuć połączenie ze sobą samym, odkryć to połączenie. Przestać być biorobotem w życiu, który tylko funkcjonuje. Stać się wolną, twórczą osobowością. To jest pierwsza zasada. Zasada druga. Zasada relacji. Jeżeli mam takie odczucie życia, mogę pomóc też innej osobie osiągnąć ten smak. Czy to w strefie biznesowych, czy w relacjach osobistych, to nieważne. Ponieważ i w strefie biznesowych interesów, w relacjach osobistych realizujemy ten sam cel. Jaki? Powinien wzrastać i ja, i drugi człowiek. Innymi słowy, prawdziwą relacją jest taka, gdzie jest dwóch zwycięzców, a nie jeden wygrany, a drugi przegrany. Druga zasada, z którą pracujemy, to zasada spełnionych relacji. Trzecia zasada, realizacja własnego powołania. Powinienem zrozumieć, jakie ono jest i zdobyć siłę, żeby móc je realizować. To jest trzeci cel, z którym pracujemy. Wiecie, jeśli rozwiązujemy te trzy sprawy życia, czy jest jeszcze coś, czego potrzebujemy? Nie, wszystko inne zawiera się w tych rzeczach. Człowiek straci brak swobody, odejdą strachy, kompleksy, niepewności, arogancje, odejdzie wewnętrzne ograniczenie. Odejdzie odczucie stresu, odejdą zewnętrzne przeszkody, które w życiu przeszkadzają dokonać rzeczy, których chciałby dokonać. Co zyska? Uzyska się swobodę, uzyska się twórczość, siłę, natchnienie, osiągnie się realizację swego powołania. Zmiany są możliwe. Czasami wydaje mi się, że brakuje nam tych pomyślnych wiatrów w życiu. Kiedy żagle statku są napełnione, zaczynasz szybko iść do przodu. I to następuje we wszystkich sferach życia. Podoba mi się taki holistyczny rezultat, kiedy bardzo głęboko przepracowaliśmy jakieś fundamentalne zasady osobowości, losu. Następne zmiany w losie człowieka odbywają się w sposób naturalny. Na przykład w strefie rodziny, bliskich relacji. Nagle następuje przełomowa poprawa. W strefie kariery pojawiają się i realizują nowe możliwości, o których człowiek wcześniej mógł tylko marzyć. Kiedy nagle człowiek zostaje nawet uleczony z jakichś chorób, które towarzyszyły mu przez wiele lat, inaczej mówiąc, następuje jakościowa zmiana całego życia. To jest zupełnie nowy jakościowo poziom życia. Czekam na spotkanie z Wami.